pobudka na prerii. Stop. Dobra, wstałem. Godzina 11, tam chyba 30. Wczoraj mieliśmy czas, jeszcze mogliśmy jechać długo. Mogliśmy jechać praktycznie do celu, do Saskatoon. Jeszcze 4 godziny drogi do Saskatoon. Ale już nie pojechaliśmy, bo nie ma sensu. Nic to nam nie da. Mamy tam i tak dzień wolnego, czyli zrobimy sobie reset z kłopotu. Więc dojedziemy tam dzisiaj po południu. I dopiero w poniedziałek mamy załadunek, także reset nam wyjdzie. No i nie było co się męczyć, nie? Ale patrzcie, wczoraj w pewnym momencie wydawało się, że deszcz pada. Patrzcie na to. Jest całe zawalone owadami. Masakra. No dobra, to jest nie problem. Lusterka, to wszystko. Ale szyba, nie? No kurde, naprawdę ciężko się jedzie i te... I tego już wycieraczki nie zmywają. To już jest za dużo. Za dużo, żeby wycieraczki to zmywały. Trzeba będzie po prostu wziąć te. Już sobie przygotowałem piankę i ręcznik i będę to zmywał. Przynajmniej tam, gdzie kierowca musi widzieć, bo całej szyby to mi się nie chce i nie potrzebuję tam. Zajedziemy na stację benzynową gdzieś, to użyję tego. No takiej, jak to się mówi? Squeegee. Dobra, do roboty. I do końca pre-tripu mamy... A nie, już nic, nie trzeba. Już nie trzeba czekać. Tu włączamy bieg. Cyk. Wyłączamy hamulce. I wyjeżdżamy z tego parkingu. Ale właśnie dlatego prerie są fajne, bo... Są takie parkingi jak ten, po prostu kawał jakiegoś żwirowego placu. Zimą tutaj też odśnieżają, także można się zatrzymać. Nikt nie stoi obok, nie burczy. No niestety toaleta typu takiego bardziej polowego. No ale dobra, no, ja lubię i nie przeszkadza. No i Trans-Canada Highway. Tam coś jedzie z daleka. Ale my tu mamy pas wjazdowy? Nie, nie mamy pasu wjazdowego. No ma gdzie zjechać. Ma gdzie zjechać, to wyjeżdża. Nie czekam na niego. Tak tym marginesem trochę podjadę. Trzeba włączyć awaryjki, dopóki nie osiągniemy 60 km na godzinę. Dobra, jest 6 dych. Wyłączamy. Jeszcze mamy zjechać do sklepu, bo próbuję cały czas znaleźć taki fajny kadr do kamerki, żeby nagrywała tutaj deskę rozdzielczą i widok za oknem. Taki jakby trochę punkt widzenia pasażera albo kogoś, kto siedzi w sniperze. I wczoraj w takim jednym miejscu fajnym przykleiłem ten uchwyt, ale on nie utrzymuje kamerki, bo ona z tym mikrofonem i z tym wszystkim to jest dosyć ciężka i się odkleja. Także jedziemy do sklepu dzisiaj kupić żywicę. No i zobaczymy, to żywica powinna to utrzymać. Fajnie, cieplutko, 31 stopni. A mamy 4,5 godziny jazdy gdzieś w sumie dzisiaj. Ciśniemy po preriach, sorki za szybę, nic tu nie widać. Ale nawet jak się to wyczyści, to pomaga, no bardzo krótko. Ania ciśnie tutaj ostro. Siema. Doganiamy osobówki i Ania się zastanawia, tak jak ja czasami, no jak to jest, że ciężarówka dogania osobówkę, przecież oni są szybsi, nie powinni tak zamulać, nie? Nie powinno być, no ale tak jest i to denerwuje, no bo musimy hamować, przyspieszać,
ładna pogoda, kurde, jest naprawdę fajnie. 33. Ile tam jest? 33, nie? Dalej. 3. No. Tutaj w lato jest 33, a w zimę czasami tędy jedziemy, to właśnie tutaj na tych terenach jest tak 34, 30, 35, czasami 37 stopni mrozu. No. A dzisiaj mamy ciepło. Akurat dojedziemy na parking, tak nie wiem, to będzie może 17, 16. To taka dobra godzina, żeby jeszcze sobie odpocząć. Posiedzieć, spróbujemy film zauploadować. No, jutro rano rozładunek, a po południu pojedziemy sobie tam na truckstop, który jest bardzo blisko załadunku, i w poniedziałek będziemy ładować. Sytuacja się zdarzyła. Jesteśmy na Kenworthie, bo mieliśmy problem z kołem, także na Kwerencji tam nam naprawiają. No i zostawiliśmy naczepę. Tutaj mam kwiatkę. Co się stało, proszę? Co się zatopiła? No i teraz mamy koło i będziemy ratować się. Chłopaki nas tu belki będą odkładać. No. Nie wygląda na to, żeby tam jakieś były uszkodzenia czy coś tam, tylko po prostu zanurzyliśmy się. No, no nic, no, no co zrobić? Wydaje się, że tu jest coś tu wylane, nie? To jest normalnie. Twarde podłoże, jakby tu beton, no jest beton, zobaczcie. Ale nie wytrzymało, nie? Ale nie ma. A miało być po prostu szybka naprawa, 15 minut. A czekamy już tu, no nie wiem, z półtorej godziny do dwóch godzin. Pan przyjechał, ale taki niezadowolony. Ciekawe jestem, jak tutaj będzie dźwięk z tego, co nagrywam, bo nagrywam telefonem po raz pierwszy tak naprawdę. Nie wiem, czy ten materiał będzie się nadawał na jakiegoś filmiku. No myślę, że przynajmniej obraz się nada, nie? Czy ma się akcję? Thank you.
dlatego że zatapiamy się. Naszego traka oddadzą. Już tu mówię, jesteśmy za 2 godziny, to co najmniej. Z 2 godziny nic. Ha. Że to się tutaj zdarza, to dlaczego kurczę nie mają tutaj żadnych tabliczek ostrzegawczych? Tam to co widzicie, te takie naczepy, które są, i to tam widać, są na nóżki takie wylany beton jest, ale tam nie było już miejsca. Natomiast jedynie tutaj było miejsce, no i to skończyło się tak jak się skończyło, tak jak widzicie, niezbyt przyjemnie. Nie wiem, jakie będą konsekwencje, czy nam za to odciągną jakieś premie, bonusy, czy coś, to nie wiem, czy nie mam pojęcia. No mam nadzieję, że to nie będzie się zagłębić. No i masz, oddali nam traka, jedziemy podpinać naszą naczepę pechową. Jedziemy na jakieś śniadanie, coś zjeść. Jedziemy do wieczora, bo w Kanadzie możemy jechać jeszcze legalnie, ale w Stanach nie, to granice rano przejedzie. A, no to dobrze. Ale całe szczęście, że się udało w miarę szybko to załatwić, co? No, ile to wyszło? 100 ile? 100? 98. 198 dolarów. Taki towing. Także uczciwa cena. Zobacz, no. Jak jakie łapy mieli, patrz, jaki przycisk by brudzili. Trzeba przetrzeć tutaj, wiesz, i ten fotel tu jest uwalony i pewnie kierownica. Na kierownicy to nie widać, ale na pewno jest. To ja mam szmaty, jak przetrę. No, uwalone. Kurde. Naprawdę tu się nie starają w tym Kenworthie. Mam tu taki jakiś spray. Spsikam szybko. Kierownica szybko, pyk, pyk, pyk. Szmata. To są firmy, na których zostawia się ciężarówkę do naprawy i kładą to, folie rozkładają, żeby nie pobrudzić, broń Boże. A tutaj? I za dużo czasu to nam też nie zabrało, bo było cały czas w ramach tej naprawy, tego koła. A co tam w kole się stało, to Czarek wam opowie. Ja już nie pamiętam, coś tam mi już tłumaczył, ja nie wiem. No i akurat skończył tołować facet, odjeżdżał i już nam przynieśli kluczyki, już mogliśmy wsiadać do traka. Fajnie.
takie niezbyt fajne zdarzenie, ale nie będziemy ukrywać, pokażemy, trudno. To jest jakaś tam nauka, no i niedoświadczenie, no bo co, 2 lata tutaj dopiero jeździmy niecałe w Kanadzie i człowiek się uczy, no wiele lat. No to co się stało? Przyjechaliśmy na serwis Kenworta, żeby tam naprawić wyciek z piasty w tylnym kole, w ciągniku. No i trzeba było odpiąć naczepę. Powiedzieli, żeby tam odpiąć naczepę z tyłu, no to pojechaliśmy na ten plac i tam, gdzie inne naczepy chciałem zostawić, na tą naszą naczepę, no ale tam nie było miejsca, było zajęte. Więc na jardzie tutaj, na ich tym placu, mówię, dobra. Przejechałem, patrzę, że koła nie zostawiają jakichś głębokich śladów, bo tam był taki jakby żurzel, coś w tym stylu. Nie zostawiają głębokich śladów. No to odpinamy tutaj, no naczepa ciężka, załadowana. Odpięliśmy naczepę, zobaczyłem, że nóżki się nie zatapiają, ani nic. Wygląda to ok, wygląda to na ubity teren, dobrze był utrzymany. No serwis ciężarówek. Dobra, czekamy na naprawę naszej ciężarówki w tym pomieszczeniu dla kierowców, a facet przychodzi i mówi, że nasza naczepa się zapadła. No to wychodzimy i, no i obraz taki, jaki był, no to widzieliście. Nóżki się zapadły, po prostu ta wierzchnia warstwa była gdzieś takiej grubości, trochę utwardzona, a pod spodem na preriach, szczególnie jak długo pada, a tam przed naszym przyjazdem padało podobno dużo, to się robi takie bagno. No i te nóżki się przebiły przez tą wierzchnią utwardzoną warstwę i naczepa się oparła na tej poprzeczce takiej, całe szczęście, bo jakby nie oparła się na poprzeczce, jakby to się przebiło, to by mogło uszkodzić zbiornik na paliwo w naczepie, no i były uszkodzenia naczepy, a tak nie było żadnych uszkodzeń, no oparła się, ale już nie można było ciągnikiem pod to wjechać. A że było załadowane na naczepie 20 ton, to tego ich ładowarka, taka nieduża, nie podniosła. No i musiał przyjechać holownik, dla którego to było no nic, po prostu podstawił ten swój wysięgnik, podniósł i wszystko. Przesunął do tyłu, ja tam znalazłem takie drewniane klocki, podłożyłem te klocki, no i to już było dużo inny rozkład, jakby dużo inny nacisk, to już się rozkładało. I nie było problemu, naczepa sobie stała, ale no on jak skończył, to dosłownie on odjeżdżał, a nasz ciągnik został naprawiony. No i tyle, no taka nauka na przyszłość, że po prostu jeżeli zostawisz załadowaną naczepę, trzeba koniecznie coś podłożyć pod nóżki. Jeżeli nie, jest to typowo beton albo asfalt, nie można ufać takim nawierzchniom. Można też kupić takie podkładki. Można takie podkładki gdzieś tam kupić, no takie, które po prostu powiększają tą przestrzeń, albo właśnie takie kantówki, takich deseczek trzeba gdzieś tam sobie poszukać. To zobaczymy. Co jeszcze ma wpływ? Człowiek jest nieprzyzwyczajony. Raz, że może tam, skąd ja pochodzę, z okolic Suwałk, czy tam, gdzie jeździłem i zostawiałem naczepy, to nigdy nie było takiej sytuacji, bo trochę jest inna gleba. Nie ma czegoś takiego, że jest taka warstwa utwardzona, a pod spodem bagno, nie? No to czegoś takiego nigdy nie miałem. A dwa, naczepa amerykańska ma dużo większy nacisk na te nóżki, jeżeli jest załadowana, bo u nas naciągnik, no ile masz na ciągniku? 12,5 tony to jest chyba max, co może być na osi ciągnącej, pojedynczej ciągnika europejskiego. No to na tych nóżkach trochę więcej, nie? A tutaj na ciągniku jest 30, powiedzmy, nie wiem, bo 30 tysięcy funtów załóżmy, może być nawet więcej, no to jest 30 tysięcy funtów, to tam jest 14 ton, nie? No to już jest znacznie więcej. Tak, no ciągnik ma, powiedzmy, z ciągnikiem masz 12,5 tony, no to sama naczepa ma z 10 ton nacisku na te nóżki, może trochę więcej, a tu jest z 14, nie? Także no, taka akumulacja, także doświadczony kierowca, tutaj doświadczony, to albo by wiedział, że takie coś może się stać, bo albo to widział, albo już miał. No my mieliśmy, widzieliśmy i teraz wiemy, że w takich nieznanych miejscach no po prostu nie można tak sobie beztrosko zostawić, nie? Ja nie wiem, ciągnikiem odjechałem, te nóżki nawet centymetr się nie zapadły, no to
wyglądało, że się dalej nie zapadną, nie? No bo już jak ma to się uginać, to już by było widać po wyjechaniu ciągnika. Nic, no był silny wiatr, może podmuch trochę wiatru tą naczepą ruszył i wtedy się przełamało. Tyle, taka historia. No nic przyjemnego, można było to schować i zgrywać tam super kierowcę. No, ale nie o to chodzi, no.